Otwórzcie proszę Ewangelię Jana na 20 rozdziale, Ewangelię Jana, rozdział 20. Wersety od 24 do końca rozdziału. Ewangelia Jana, rozdział 20. Taki bardzo znany fragment o człowieku, którego nazywamy niewiernym Tomaszem. Ale o, o nim za chwilę. A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. On zaś, rzekł im, jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz. Z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, daj tu rękę swoją i włóż w Bóg mój, a nie bądź bez wiary, lecz wiesz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga i abyście wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Myślę, że wszyscy znamy przynajmniej to imię Tomasz. Imię Tomasz kojarzone jest nawet z tym dodatkowym epitetem niewierny Tomasz. I kiedy myślę sobie o Tomaszu, kiedy, kiedy próbuję wyobrazić go sobie jako, jako ucznia Pana Jezusa, myślę sobie, to jest nieuczciwe określenie go. Myślę, że to nie oddaje sprawiedliwości. Tomasz nie był niewiernym Tomaszem. Zauważcie, słowo niewierny, jak my używamy słowa niewierny dzisiaj? Można być niewiernym mężem, niewierną żoną. Co my chcemy powiedzieć o tym Tomaszu? Myślę, że Tomasz zupełnie taki nie był, ale zaraz przyjrzymy się jemu i zobaczymy, jaki był naprawdę i spróbujemy zobaczyć pewną lekcję, której Bóg myślę, że chce nas nauczyć z tego fragmentu, z tego wydarzenia, które miało miejsce. E Ewangelista Tomasz, ciekawe, pojawia się, przepraszam, apostoł Tomasz, pojawia się w Ewangeliach, w tych pozostałych, czyli tak zwanych synoptycznych Ewangeliach, pojawia się tylko wtedy, kiedy apostołowie są wymieniani, tych dwunastu apostołów. W Ewangelii Jana pojawia się trzy razy w trzech różnych wydarzeniach, to jest jedno z nich. Więc Jan, apostoł Jan, który pisze tę Ewangelię, chce nam coś powiedzieć o Tomaszu. Chce, żebyśmy czegoś nauczyli się z jego życia, z jego doświadczeń, z tego, co przeżywał, z tego, kim był i jaki był. A był, był szczególną postacią. Informacje o Tomaszu możemy znaleźć w Ewangelii Jana w trzech miejscach. W 11, rozdziale 14 i tym 20, który właśnie przeczytaliśmy. W rozdziale 11 mamy taką sytuację, kiedy Pan Jezus mówi, że chce, zamierza iść do Jerozolimy, ponieważ dowiedział się, że Łazarz umarł. Pamiętacie reakcję uczniów? Pamiętamy chyba głównie, mam nadzieję, że pamiętamy, głównie reakcję Tomasza, który mówi pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. I to mówi właśnie Tomasz. Zauważmy, że to ciekawe, że Tomasz wychodzi z takim zdaniem, nie Piotr. Piotr zawsze był ten pierwszy, taki wyrywający się najbardziej do przodu. Tym razem mówi to Tomasz i wydaje się, że widzimy tutaj Tomasza jako człowieka niezwykle oddanego Panu Jezusowi. Człowiekowi, który był tak oddany, tak przekonany co do prawdziwości słów tego, kim Pan Jezus był, że jest gotowy oddać z Nim życie. Tomasz jest kimś naprawdę niezwykłym. Wydaje się, że ufa Mu bezgranicznie, nawet jeżeli miałoby się to skończyć śmiercią. W drugiej sytuacji, to jest 14 rozdział Ewangeliana, mamy taką sytuację, kiedy Pan Jezus zapowiada swoje odejście do Ojca i kiedy wypowiada te słowa, odzywa się Tomasz znowu i mówi: Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. I tutaj widzimy Tomasza jako człowieka, który chce dokładnie zrozumieć, co Jezus mówi. Chce dokładnie rozumieć Jego naukę. Chce być wiernym Jego uczniem we wszystkim. I kiedy myślę sobie właśnie o takim Tomaszu, plus jeszcze ta historia, którą właśnie przeczytaliśmy. Yy... To myślę, że on nie jest takim człowiekiem, jaki na pozór może nam się wydawać, że tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego on właściwie poszedł za Panem Jezusem, ale potem wszystko kwestionuje. Raczej jest człowiekiem, który być może ostrożnie przyglądał się Panu Jezusowi, poszedł za nim i oddał mu całego siebie. Gotowy iść z nim aż na śmierć. Oddał wszystko, zaufał mu całkowicie. Całe swoje życie chciał zbudować na tym, kim jest Pan Jezus. I kiedy myślę sobie o Tomaszu w tej sytuacji, yy, której przeczytaliśmy, to myślę, że Tomasz w tej sytuacji jest pełen autentycznych wątpliwości. On autentycznie jest zdezorientowany. On nie bardzo wie, co się tutaj dzieje. To, co się dzieje, jest dziwnie. Ale co więcej, kiedy patrzę na sposób, w jaki Tomasz rozmawia z uczniami, z pozostałymi apostołami, mam wrażenie, że jest człowiekiem jednym z najbardziej rozgoryczonych i rozczarowanych ludzi tym, co się wydarzyło ponieważ to, co się wydarzyło, jest dziwne. Nikt z uczniów nie spodziewał się tego, że Mesjasz zostanie zabity. Przecież Mesjasz miał przyjść, wyzwolić Izrael, rozpocząć tysiącletnie królestwo, czy jakkolwiek to nazywać, ponieważ to nie jest określenie, które w księgach prorockich się pojawia. Królestwo Boże miało nastać i Mesjasz miał stanąć na jego czele. I co się dzieje? Mesjasz przychodzi. Uczniowie idą za nim i nagle... Mesjasz zostaje zabity. Uczniowie są zdezorientowani. Nikt się tego nie spodziewał. Oni nie rozumieli tego, co miało się dokonać. I myślę, że najbardziej przeżywa to właśnie Tomasz. To, że Mesjasz zostaje zabity w oczach uczniów na pierwszy rzut oka, to podważa wiarygodność biblijnych proroctw. Przecież proroctwa mówiły o tym, że Mesjasz ma być zwycięzcą. Mesjasz ma być królem, ma być panem, ma tym, który przejmie wszelką władzę. A teraz co? Zabili go. I to, że Mesjasz został zabity, to, że Jezus został zabity, Jezus, za którym Tomasz i pozostali uczniowie poszli, to oznaczało zburzenie fundamentu, na którym oni próbowali budować swoje życie. Przez trzy lata chodzili z Jezusem Postawili wszystko na jedną kartę, właśnie na niego. I myślę, że to była życiowa i religijna tragedia w życiu tych ludzi, kiedy Mesjasz został zamordowany. I patrząc na ten opis, w ogóle też pozostałych uczniów, myślę, że wyjątkowo, głęboko i silnie przeżywał to Tomasz. Myślę, że on był najbardziej rozczarowanym i rozgoryczonym człowiekiem. Panie, zaufałem Ci. Postawiłem na Ciebie, zbudowałem całe swoje życie na Tobie. I co ja mam dalej robić ze swoim życiem? I kiedy myślę sobie o Tomaszu, przypomina mi się kilka postaci ze Starego Testamentu. Pamiętacie Mojżesza, któremu Bóg objawia się w krzewie gorącym? Mówi, że. za Twoim pośrednictwem wyprowadzę mój naród z niewoli egipskiej. Mojżesz daje się namówić, idzie za tym, co Pan Jezus mówi, idzie do faraona, rozmawia z nim. Jaki tego jest efekt? Jest. Nie. Mojżesz jest rozczarowany, ponieważ faraon postępuje z nimi gorzej niż kiedykolwiek wcześniej. Niedługo później wychodzą z tego Egiptu, i co się dzieje? Trafiają na ścianę morza, którego nie są w stanie przejść. A za nim jest armia faraona, są w potrzasku. Co mógł przeżywać taki Mojżesz, który mówi: Panie, postawiłem na Ciebie. Dałem się namówić, poszedłem za Tobą, zbudowałem na Tobie swoje życie, pociągnąłem za sobą setki tysięcy ludzi i co? I teraz zginiemy tutaj na pustyni. Mojżesz nawet w którymś momencie. Jeszcze wcześniej, zanim wyszli z Egiptu, mówi, od tej chwili, gdy poszedłem do faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Zobaczcie, to mówi jeden z najskromniejszych ludzi na świecie. Nawet sam Pan Bóg mówił o nim, że Mojżesz jest najskromniejszym człowiekiem na świecie. Człowiek, który postawił wszystko na jedną kartę i się rozczarował. Przynajmniej w swoich własnych oczach. Przynajmniej na początku. Innym przykładem może być Jeremiasz, prorok Jeremiasz ze Starego Testamentu. Został wychłostany, całą noc siedział zakuty w dybach. Kiedy w końcu został uwolniony, mówi do niego tak: Namówiłeś mnie, panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. I co dalej? Mówi: Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie. Oto słudzy Boży, którzy poszli za nim, którzy doświadczają głębokiego rozczarowania. Jeremiasz, myślę, że dodatkowo był rozczarowany w taki sposób, ponieważ sposób, w jaki został postraktowany, to było z rozkazu Paszchura, który był naczelnym nadzorcą świątyni Pana. A Jeremiasz był prorokiem Pana, jednym z niewielu. I wydawało się, że w tym naczelniku świątyni Pana będzie miał wsparcie. A właśnie ten człowiek wydaje nakaz pochwycenia go, zakucia w dyby, wychwostania, i dopiero później wypuszczenia. Mam wrażenie, że im większe oddanie człowieka Bogu, im większe takie szczere pójście za Nim, tym głębsze jest później rozczarowanie, kiedy zdarzają się tego rodzaju sytuacje. Kiedy patrzę na Tomasza, kiedy myślę o Tomaszu, myślę, że to był. Jeden z, z tych, którzy najgłębiej przeżywali to wszystko, co się działo z Panem Jezusem, czego On nauczał, sam fakt tego, że przyszedł, sam fakt tego, że zaczęły realizować się proroctwa starotestamentowe. Uczniowie poszli za Nim, ale teraz okazuje się coś wyjątkowego. Okazuje się, że kiedy Mesjasz został zabity, oni musieli nauczyć się czegoś jeszcze więcej. Wydaje się, że to jest coś podobnego, czego doświadczył Abraham. Abraham musiał poznać Boga jako tego, który ma moc zmartwychwzbudzania ludzi. To był nowy sposób poznania Jezusa, takiego Jezusa, którego wcześniej nie znali. Co więcej. Myślę, że kiedy Bóg czyni naprawdę ważne rzeczy w naszym życiu, to nie czyni tego tylko po to, żeby coś zrobić, ale również po to, żeby coś w Tobie, w Tobie, we mnie zmienić. Bogu, mam wrażenie, że czasem bardziej zależy na tym, co się dzieje w nas, niż tym, co się dzieje na zewnątrz. Bo to, co dzieje się na zewnątrz, to zobaczmy, kiedy stwarzał świat, powiedział słowo. I stało się gwiazdy, słońce, ziemia, niebo, drzewa, zwierzęta. Dla Niego to nie jest wielki wysiłek. Ale to, co robi, robi, mam wrażenie ze względu na nas, żeby dokonała się jakaś zmiana gdzieś tam w środku. Pomyśl, ile razy były w Twoim, sytuacji, w twoim życiu takie sytuacje, kiedy, kiedy zabierałeś się do zrobienia czegoś na Bożą chwałę że zrobię to i niech Panu Bogu będzie dobrze. A potem się okazało, że to nie wychodzi tak jak myślałeś, tak jak planowałeś. Nic z tego nie wyszło, czasami nawet tak jest. I myślę, że czasem Bóg celowo tak czyni po to, żeby dokonać pewnej zmiany w twoim sercu, w twoim sposobie myślenia, w twoim sposobie myślenia na temat Boga, wyobrażania go sobie, jaki on jest. A Pan Bóg nie jest dżinem zamkniętym w butelce, którą kiedy potrzesz, to On wyskoczy i zapyta, co mam czynić, Panie? Bo to On jest Panem, nie ty. Przypomnijmy sobie znowu dwa, trzy przykłady z Bożego Słowa. Ludzi, którzy chcieli coś dla Pana Boga zrobić. Mojżesz chce wyprowadzić o własnych siłach Izrael z Egiptu. Kiedy jest ta scena bójki między Izraelitą a Egipcjaninem, zabija tego Egipcjanina, no bo przecież Pan Bóg powiedział, że użyje go do tego, żeby ratować Izraelitów z rąk Egipcjan. Jaki jest tego skutek? Następne 40 lat ma w samotności na pustyni. Znaczy, prawie w samotności, bo jeszcze mają rodzinę i zwierzęta. I co ciekawe, po tych 40 latach. Dopiero kiedy dojrzał do tego, żeby być przywódcą Izraelitów, dopiero wtedy Bóg go zaczyna go używać. Co więcej, kiedy patrzymy na jego historię, widzimy, że on cały czas ciągle czegoś się uczy. To nie jest tak, że po tych 40 latach Mojżesz jest doskonałym Synem Bożym, który wstępuje z nieba. Mojżesz jest dalej człowiekiem. Jest najskromniejszym człowiekiem na ziemi, który cały czas idzie z Bogiem i uczy się każdego dnia chodzenia z nimi, posłuszeństwa Jemu. Inny przykład, Jonasz, prorok Jonasz, ten, którego ryba połknęła i potem wypluła. Przecież to byłby super film, jakby ktoś by zrobił. Zauważcie, co się dzieje z Jonaszem? Jonasz ma iść gdzie? Do Niniwy. Niniwa jest jakim narodem, jakim krajem, jakim, jaki ludzie tam mieszkają? Jacy ludzie? Poganie. I Bóg mówi, idź i zwiastuj im mój sąd. I co robi Jonasz? Ucieka. Dlaczego? Bo nie chce, żeby oni się nawrócili. Jakie miał wyobrażenie Jonasz o Bogu? Z jednej strony wiedział, że Bóg jest miłosiernym Bogiem. Co ciekawe, zawłacie, mówimy o Starym Testamencie, mówimy o najstarszej księdze Starego Testamentu, księdze Jonasza, gdzie Bóg objawia się jako miłosierny Bóg. Taki, którego dużo lepiej, dużo wyraźniej to jego miłosierdzie widzimy w Nowym Testamencie, ale często ludzie zadają takie pytanie, jak to jest, że Bóg w Starym I Nowym wydaje się zupełnie inny? On jest taki sam. My go widzimy inaczej, ale on jest cały czas taki sam. Jonasz nie potrafi się pogodzić z tym, że Bóg jest miłosierny i nawet tym obrzydliwym poganom jest gotowy wybaczyć ich grzechy. Musiał zmienić się stosunek Jonasza do ludzi, których Bóg sobie upodobał, żeby się upamiętali, żeby ocalić ich od grzechu, od potępienia. Oczywiście Piotr. Też jest takim przykładem człowieka, którego Bóg posyła do pogan. Wcześniej pojawia się to płótno z tymi nieczystymi zwierzętami. Bóg mówi, jedz, zabijaj, jedz. On mówi, nie, bo nic nieczystego nie jadłem. Jeszcze on mówi, co ja oczyściłem, ty nie mnie czyste. Musi zmienić się coś w sercu Piotra. I tak Bóg postępuje z nami, ciągle w nas coś zmienia. I kiedy dochodzi do zmartwychwstania, do tej sytuacji, o której tutaj, z którą tu mamy do czynienia, myślę, że to była największa próba w życiu apostołów. Kiedy oni musieli zobaczyć Boga z zupełnie innej, zupełnie nowej perspektywy. Boga, którego wcześniej nie znali w taki sposób. Musieli zmienić swoje wyobrażenie i swój sposób myślenia na temat Pana Boga i jego planów. Uczniowie mieli swój plan, Pan Bóg miał swój plan. Chyba nierzadko się tak zdarza też w naszym życiu. Kiedy doświadczasz. Takich rzeczy w swoim życiu, kiedy nie rozumiesz tego, co się dzieje, kiedy jesteś zdezorientowany, kiedy jesteś rozgoryczony, rozczarowanym Panem Bogiem, módl się o to, żeby Bóg otworzył ci oczy i pomógł Ci zrozumieć, czego chce nauczyć w ten sposób. Dokąd Cię prowadzi? Kim masz się stać w wyniku tych doświadczeń? Pamiętaj, że jeżeli Bóg chce coś zmienić w nas, to oznacza zmianę. Kiedy Bóg chce coś zmienić, to oznacza zmianę. To znaczy, że nic nie będzie tak, jak było dotychczas. Rzeczy będą się zmieniały, będą inaczej. Coś musi ulec zmianie. Więc bądź gotowy na to i módl się, żeby Bóg ci otworzył oczy i pokazał, czego chce cię nauczyć w ten sposób. Wracając do Tomasza. Dla Tomasza ta idea zmartwychwstania Jezusa była tak samo niedorzeczna, jak jego śmierć. Jak śmierć Jezusa. Jak można zabić Mesjasza? Albo inaczej, co to za Mesjasz, który daje się zabić? I to goryczenie Tomasza jest chyba największe. I kiedy odpowiada e, uczniom, którzy mówią, widzieliśmy Pana, on mówi, tak, tu mi kaktus wyrośnie. Przekładając to na naszą metaforę taką. Nie? Mówi, jak zobaczę jak rany, włoży palec, to tak. I wiemy, że oczywiście, że on tego nie zrobił. Przynajmniej tak to wygląda, że tego nie zrobił. Ale on jest ewidentnie rozczarowany. I teraz, kiedy uczniowie mówią do Tomasza, Tomaszu, widzieliśmy go, on zmartwychwstał, uwierz w to. Uwierz, że Jezus zmartwychwstał. To, to jest tak samo, jakby mówili Mu odbuduj ten dom jeszcze raz na piasku. Przecież uwierzyłem w Niego, a Go zabili. Uwierzyłem w Niego i dał się zabić. A teraz chcecie, żebym uwierzył w kolejny mit? Że jeszcze ten słaby Mesjasz zmartwychwstał? Do czego Wy mnie namawiacie? Jeżeli nie zobaczę twardych dowodów, nie uwierzę. To były trzy lata z życia Tomasza, który postawił na jedną kartę i się rozczarował, ponieważ nie mieściło mu się to w głowie, to, co Bóg czyni w jego życiu. Wydaje się, można powiedzieć, że zbudował dom, który okazało się, że został zbudowany na zwietrzałej skale. Przynajmniej cały czas Tomasz tak to widział, tak to rozumiał. A teraz wszystko legło w gruzach. I teraz, kiedy uczniowie mówią do niego, uwierz w zmartwychwstanie, to jest tak samo, jakby mówili mu, no, zbuduj swoje życie na micie. To jest pewna idea. To jest pewna idea, którą teraz będziemy szli i sprzedawali ludziom. Będziemy opowiadali o tym, że Jezus zmartwychwstał. I jak uwierzysz w to, to będzie ci w życiu lepiej. Tomasz mówi akurat. Nie zobaczę twardych dowodów, nie uwierzę w to. Tomasz nie chce postawić życie, całego swojego życia na czymś, na czym już raz się rozczarował. I chyba to tak jest, że jeżeli raz się rozczarujemy kimś, ktoś nas zawiódł, ktoś nas zdradził, to można mu przebaczyć, ale odbudowanie zaufania zajmuje bardzo dużo czasu. I to jest coś, czego chyba też jako chrześcijanie musimy zdawać sobie sprawę, że kiedy pojawiają się sytuacje takich trudne, konfliktowe, jako chrześcijanie mamy obowiązek przebaczyć, ale odbudowanie zaufania to nie jest coś, co dzieje się od tak. To jest coś, co zabiera czas. I myślę, że tak samo Tomaszowi to było potrzebne. I to, co musiał zobaczyć, to musiał zobaczyć, że to, co mówią mu uczniowie, jest prawdziwe, jest prawdą. Jezus rozczarował Tomasza. I nic dziwnego, że Tomasz ma teraz oporę, żeby dalej za nim iść. Tak więc to nie jest niewierny Tomasz. To jest rozgoryczony i rozczarowany Tomasz. Ci z Was, którzy przeżyliście takie rozczarowania w swoim życiu, mam na myśli rozczarowanie Bogiem. Myślę, że potraficie wyobrazić sobie, jak Tomasz mógł się czuć wtedy. Osiem dni później Tomasz jest z uczniami. Zauważcie, za pierwszym razem wszyscy uczniowie są razem, tylko nie Tomasz. Tomasz... Gdzieś chyba szuka swojego miejsca, nie potrafi sobie poradzić z tym faktem. Uczniowie są razem, próbują się chyba jakoś nawzajem wspierać. Tomasz nie, Tomasz ucieka. Ale wtedy, kiedy pojawiła się ta pierwsza informacja, widzieliśmy go. Wydaje się, że zaiskrzyła jakaś, czy pojawiła się iskierka nadziei. Może coś w tym jest, może jest jakaś nadzieja, może rzeczywiście jest w tym coś prawdziwego, w tym co pozostali uczniowie mówią. I pojawia się Jezus. I co robi? Ty niewierny Tomaszu, jakże mogłeś? Tyle czasu byłem z Tobą. Zobaczcie, Jezus nie boi się pytań, nie boi się poddawania w wątpliwości. Mówi, chcesz? Ty zobacz. To są moje ręce, to jest mój Bóg. Możesz to zobaczyć. Możesz nawet włożyć palec, rękę, jak chcesz. I Tomasz, jedyna jego reakcja jest taka: Pan mój i Bóg mój. Zobaczcie, Jezus nie broni się przed pokazaniem dowodów swojego zmartwychwstania. To nie jest dla niego żaden problem. I ta sytuacja pokazuje mi kilka rzeczy. Między innymi rzecz, której boi się wielu chrześcijan. Chciałbym powiedzieć coś takiego na podstawie tej historii: Nie bój się zadawania pytań. Jeżeli masz pytania związane, czy pytania, które są wyrazem Twoich szczerych, prawdziwych wątpliwości, zadaj je. Zadaj je, bo dopóki nie zadasz tego pytania, nie znajdziesz odpowiedzi na nie. Znajdź osoby dojrzałe w wierze, osoby, które są może lepiej wykształcone, dłużej chodzą z Panem, które pomogą Ci znaleźć odpowiedź. Wiele pytań jest naprawdę trudnych i nie ma łatwych odpowiedzi. Ale te odpowiedzi są. Czasami są trudne. Czasem są niewygodne. Czasem chcielibyśmy, żeby były zupełnie inne, ale one są. I myślę, że Pan Jezus nie boi się trudnych pytań. Kiedy pojawiła się tak zwana liberalna szkoła, tak zwana wyższa krytyka, która zaczęła kwestionować prawie wszystko co jest w Nowym Testamencie, niektórzy chrześcijanie zaczęli bać się. Ktoś podważy fundament mojej wiary, co teraz będzie ze mną? Ale to wszystko obroniliśmy się przed tym, ponieważ prawdy nie da się zmienić. Prawdę można przysypywać nie wiadomo iloma śmieciami, ale ona i tak wyjdzie. Wszystko, co jest prawdą, wyjdzie na jaw. I kiedy patrzymy na historię, widzimy, ja pamiętam, kiedy jeszcze byłem nastolatkiem, to był właśnie ten okres tej, tej takiej liberalnej teologii, kiedy podważano nawet, czy Jezus w ogóle istnieje. Czy dokumenty Nowego Testamentu, które mamy, czy one są w ogóle wiarygodne? Czy w ogóle warto to czytać? I wszystko to tak bardzo e, dewastującej krytyce, wszystko to się ostało. Ponieważ nie da się zakwestionować prawdy. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Ale zobaczmy, co się dzieje. Pojawi się Jezus, jest Tomasz, który ma wątpliwości, ma pytania i Jezus mówi, zobacz, to są moje ręce, to jest mój bok. I mówi do niego takie słowa, nie bądź bez wiary, lecz wierz. Zobaczcie, on zobaczył dowody, a jeszcze Pan Jezus mówi, a teraz jeszcze musisz uwierzyć. To, że poznasz argumenty, to, że poznasz dowody, to, że poznasz świadectwa jakiekolwiek, to, to nie wszystko. To, czego potrzebujesz, to jeszcze jest wiara. No i teraz pojawia się pytanie, w co miał uwierzyć Tomasz? Oczywiście, z jednej strony to jest kwestia zmartwychwstania pana Jezusa, i to jest ta najbardziej podstawowa sprawa, która się tutaj pojawia. Ale zobaczmy, kiedy czytamy ten rozdział do końca, apostoł Jan mówi takie słowa: i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, te zaś są spisane, abyście w nie wierzyli. Tak jest napisane? Nie. Jest napisane, te są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. Zobaczcie, sama wiara w cuda niczego nie zmienia w życiu człowieka. Ile jest pogańskich religii, w których dzieją się rzeczy nadzwyczajne, których ludzie nie potrafią wyjaśnić. Część to są tryki, część to są demoniczne jakieś wydarzenia, ale dla widza, który z zewnątrz patrzy na to, to są cuda. Co to zmienia w ich życiu? Nic. Dalej wierzą w te swoje pogańskie bóstwa. Natomiast te cuda, o których czytamy tu w, 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 w Ewangeliach, one są po to, żebyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem synem Boga. To jest kluczowa sprawa, ponieważ to decyduje o życiu i śmierci człowieka. Nie to, czy wierzysz w cuda. Można wierzyć w cuda iść do piekła. To, czego potrzebujemy, to wiara w to, że Jezus jest synem Bożym, tym, który został posłany jako baranek Boży, tak ewangelista Jan to przedstawia od samego początku, żeby złożyć swoje życie w ofierze za Twoje grzechy. Nawet te, o których być może myślisz sobie, nawet sam nie potrafisz sobie wy wy wybaczyć. Pan Jezus umarł za każdy grzech. I w nim jest przebaczenie. Śmierć i zmartwychwstanie pana Jezusa jest faktem historycznym, ale w znaczenie tego faktu musisz uwierzyć. Śmierć i zmartwychwstanie jest faktem historycznym. I bez problemu można przedstawić dowody, normalne, historyczne dowody, wskazujące na to, nie ma innego wytłumaczenia. Jezus istniał. Jezus był kimś absolutnie nieprzeciętnym. Musiał być synem Bożym. Jezus zmartwychwstał. I to da się wykazać historycznie, ale czy w to uwierzysz? Zauważcie, co się dzieje. Nawet wtedy, kiedy przedstawimy niepodważalne dowody tego, że coś miało miejsce, uczynienie tego następnego kroku wiary w to, że Jezus jest Chrystusem, jest Synem Bożym, jest Barankiem Bożym, który zmarł za moje grzechy, wymaga czegoś więcej. I wielu ludzi widzi te dowody i mówi, nie, nie wierzę. Dlaczego? Skoro widzieli dowody, Tomasz, widząc dłonie przebite Pana Jezusa, jak mógł zareagować? Mógł powiedzieć, e, pewnie się przewrócił i nabił się na coś i ma dziury teraz. No, można sobie tłumaczyć różne, nawet cuda, w jakikolwiek sposób. Jeden przykład chciałbym wam dać. W Nowym Testamencie jest taka sytuacja. Odzywa się głos z nieba. Ojcze, uwielbij Imię swoje, to przecież mówi Pan Jezus wtedy odzywa się głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Wyobraź sobie taką sytuację. Stoi Jezus, stoją uczniowie, jakaś grupa ludzi. E, I gdzieś Pan Jezus wypowiada jakieś słowa i rozlegał się głos z nieba, który mówi uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Co robisz? Co robią ludzie? Padają na kolana, oddając cześć Bogu? Mówią, zagrzmiało. Tłumaczą to po swojemu, tłumaczą to w ramach tego światopoglądu, który sobie wybrali. To niemożliwe, żeby Jezus był Bogiem, więc ten głos, który odezwał się, odezwał się z nieba, to musi być grzmot. A to, że trochę dźwiękiem przypomina jakieś tam słowa, przypadek. Zawsze ludzie, którzy nie chcą wierzyć, znajdą sobie swoje wytłumaczenie, nawet jeżeli przedstawisz im najbardziej solidne dowody. Ponieważ wiara jest czymś więcej niż tylko zobaczeniem cudów, zobaczeniem dowodów, wiara jest krokiem w kierunku pana Jezusa, krokiem w kierunku Boga. Oczywiście są też chrześcijanie, którzy nawet wtedy, kiedy grzmi, mówią: Pan Bóg się odezwał, ale to jakby inna historia. Tu w Polsce mamy sporo takich sytuacji różnych i to nie tylko w środowisku takim moherowym, powiedzmy, kiedy na szybach się ukazują różne rzeczy. Myślę, że w środowisku ewangelicznym my też mamy swoje szyby, kiedy widzimy Pana Boga i Jego działanie, podczas gdy tak naprawdę to jest zwykłe, zwyczajne wydarzenie. Ale to, tak mówię, to inny problem jest. Podsumowując, już nie będę rozciągał tego, kilka rzeczy chciałbym powiedzieć. Jeżeli masz pytania dotyczące chrześcijaństwa, nie bój się ich stawiać. Chrześcijaństwo przeszło każdą próbę, od poddawania w wątpliwość takiego intelektualizowania wszystkiego, aż do prześladowań. Ze wszystkiego wyszło cało. Co więcej, rozwija się cały czas w sposób dynamiczny. Cały czas rośnie ilość chrześcijan na świecie, ponieważ nie da się zakwestionować, podważyć prawdy. Judeo-chrześcijański światopogląd jest najbardziej spójny wewnętrznie i zgodny z naszymi doświadczeniami. Po drugie, jeżeli czujesz się rozczarowany Bogiem, zanim podejmiesz jakieś decyzje w związku z tym, zbadaj, czy twoje wyobrażenia na temat Boga są prawdziwe. Czy twoje oczekiwania wobec Boga są takie, jakie rzeczywiście, czy są, są zgodne z tym, co Bóg chce uczynić w twoim życiu. My mamy swoje koncepcje i najchętniej byśmy pana Boga zamienili na tego dżina. Tak, w modlitwie potrzemy tą butelkę z tym, wypuścimy go i powiemy swoje życzenia i on je spełni. Ale tak nie jest. On się nie, nie da z siebie naśmiewać, on nie da z siebie zrobić dżina, czy tak, a my będziemy Alladynem. I po trzecie, najważniejsza kwestia. Jeżeli znasz fakty i nic z tym nie robisz, to dlaczego? Czego ci brakuje? I tu chciałbym, żebyś zadał sobie uczciwie takie pytanie, dlaczego nie chcę zrobić kroku wiary? Nawet wtedy, kiedy widzę dowody. Oczywiście niektórzy nie znają to, do, tych dowodów, więc można je poznać. Jest mnóstwo książek na ten temat, można poczytać. Ale nawet jeżeli je poznałeś i nie robisz tego kroku wiary, to dlaczego? I chcę, żebyś uświadomił sobie, że jeżeli nie robisz takiego kroku wiary, to problem jest w Twoim sercu, nie w braku dowodów. I to jest najważniejsza decyzja, jaką możesz podjąć w swoim życiu. Poznawszy fakty, zrobić krok wiary i powiedzieć: Tak, Panie Jezu, Ty jesteś synem Bożym, Ty jesteś Jezusem Chrystusem, Jezusem Mesjaszem, który przyszedł, żeby ofiarować swoje życie za moje grzechy. I jeżeli zrobisz taki krok, zachęcam Cię do tego, żebyś porozmawiał z pastorem chrzcie, po to, żeby wyznać swoją wiarę przed światem. Bo to jest nowotestamentowy sposób wyznawania swojej wiary. Kiedy przyjmujesz chrzest i składasz deklarację, jestem świadomym uczniem Pana Jezusa. Idę za Nim. Oddaję Mu całkowicie swoje życie, chcę zbudować na fundamencie, który od Niego pochodzi. I do tego Cię zachęcam. Pochylmy głowy w modlitwie. Panie, ty jesteś Bogiem i nie ma innego. Nie ma niczego, co moglibyśmy równać z Tobą. Panie, do Ciebie należy wszelka moc, ale też wszelka łaska. I objawiłeś nam ją, Panie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. I dziękujemy Ci za to, że On, jak ten baranek prowadzony na rzeź, nie otworzył swoich ust wobec tych, którzy go biją i mordują. Panie, dziękujemy Ci za to, że. Z pokorą oddał swoje życie za nas, choć...